Czerwińsk nad Wisłą był w przeszłości bardzo ważną miejscowością z racji na to, że znajdował się na szlaku handlowym łączącym Pomorze z Mazowszem. Tak jak kiedyś odwiedzali to miejsce kupcy sprzedający rozmaite towary, tak my zatrzymujemy się na chwilę maryjnej refleksji. Świadectwa wielu wysłuchanych tutaj próśb i doświadczonych łask zachęcają nas do zapoznania wyjątkowości znajdującego się tutaj sanktuarium. Wiemy, że każdy chrześcijanin, czyli innymi słowy człowiek w drodze do nieba, potrzebuje pocieszenia najlepszej jakości. Nie wystarczają nam puste zapewnienia w postaci klepania po ramieniu i mówienia „będzie dobrze”. Tak jak Czerwińsk był kiedyś ważnym punktem obronnym podczas najazdów pruskich, jaćwieskich czy litewskich, tak teraz chcemy w nim wzbudzić nadzieję, że Maryja pomoże nam przejść przez różne smutki, które osłabiają naszą wiarę. Zróbmy to metodą bliską Czerwińskowi. Przez film. Skoro powstawały tutaj sceny do różnej maści filmów i seriali, to dobrze by pocieszające treści maryjne zostały ubrane właśnie w tę formę. Czerwińsk jest miejscowością bardzo doświadczoną. Często dochodziło tutaj do pożarów i powodzi. Nie bez powodu obraz słynący łaskami, który się tutaj znajduje, nawiązuje do bardzo ważnej umiejętności Matki Bożej, do pocieszania. Kiedy ktoś przeżywa trudne momenty, to go bardzo potrzebuje. I chociaż nie znam Ciebie osobiście, to mogę założyć jako pewnik, że Ty też na pewno przeżyłeś nie jeden pożar tego, co jest dla Ciebie cenne. Nie mówię oczywiście tylko o spaleniu naszego fizycznego dorobku. Najgorsze pożary odbywają się w naszym wnętrzu, wtedy, kiedy wszystko w nas buzuje, a krew wręcz bulgocze w żyłach. Pamiętam rozmowę z moim znajomym, który prowadzi firmę informatyczną i on wiele razy, kiedy zadzwoniłem do niego akurat po weekendzie, mówił: Piotrek, dzisiaj nie mogę Tobie pomóc, dlatego że mam bardzo ważne rzeczy do zakończenia, muszę gasić pożary. I miał przez to na myśli rzeczy, które są konieczne do wykonania, a dopiero później otwierał nowe tematy. Podobnie jest w życiu duchowym. Na początku musimy uspokoić to, co w nas palące, aby potem przejść do rozbudowywania naszej więzi z Bogiem. I może nam w tym pomóc Maryja, która przychodzi do nas z pocieszeniem, a ma ona w tym praktykę. Słyszeliśmy o tym w wielu fragmentach Słowa Bożego. Na start Kana Galilejska. Maryja chciała pomóc w organizacji wesela. Kiedy zaobserwowała, że brakuje wina, od razu poszła do swojego syna i mówi: słuchaj, zrób coś z tym. I kiedy nie otrzymała klarownej odpowiedzi, to nie zrezygnowała. Poszła do sług i powiedziała: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. I jej pomoc do dzisiaj w ten sposób wygląda, że kiedy nam upadają morale, już nam się nie chce, tracimy nadzieję, to wtedy ona mówi: nie, spróbujcie, pójdźcie do Wszechmogącego, bo On ma najlepsze rozwiązania, aby wyprowadzić wasze trudne sytuacje na prostą. A teraz zastanówmy się, jakie pocieszenie było najważniejsze dla Jezusa. Nie śmiejcie się, mam wrażenie, że Maryja najbardziej pocieszyła Jezusa po Jego narodzeniu. Święty Łukasz Ewangelista zapisuje, że dla rodzącego Jezusa nie było miejsca w gospodzie. I to wcale nas już nie zaskakuje, przyzwyczailiśmy się do tego. Nawet uważamy, że to jest całkiem sympatyczne. Tym bardziej, że już przeglądnęliśmy tysiące kolorowych kartek bożonarodzeniowych z uśmiechniętym osiołkiem, barankiem. Widzieliśmy przeróżne szopki bożonarodzeniowe. Ale jeden jest fakt, że na pewno żadna kobieta nie chciałaby rodzić w tak niehigienicznych warunkach. Niejedna kobieta by się zapewne załamała, ale Maryja, jak opisuje Ewangelista, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Czyli innymi słowy, stworzyła mu pozory normalności. I tak, nie oszukujmy się, było mu ciężko wcielić się w człowieka. To zejście wymagało ogromnej pokory, a tutaj jeszcze na ziemi do takich warunków? Maryja nie chciała, żeby Jezus przeżył traumę. Maryja jest więc tą, która stara się z tego, co jest, uczynić godne przyjęcie dla Zbawiciela. Chce, żeby było chociaż trochę przytulniej. I tak wygląda jej pocieszenie i za to też ją kocham, że często są sytuacje, które są według mnie przegrane. Tak dyktuje mi racjonalizm, a ona podpowiada mi więcej entuzjazmu.
w Czerwińsku z racji na obronne fortyfikacje swego czasu przybywali dostojnicy kościelni lub księża mazowieccy, na przykład Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło, który po przeprawie przez Wisłę modlił się tutaj o pozytywne rozstrzygnięcie jego wyprawy przeciwko krzyżakom. Podania głoszą, że po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w Podzięce przyniósł hełm, który nosił w trakcie bitwy. Historia tego miejsca mówi dużo o ważnym sposobie Maryjnego pocieszenia. Jest nim jej obecność. Wspólnota pierwszych uczniów czuła, że Maryja jest dla nich kimś bardzo ważnym, dlatego też zapraszali ją na różne swoje spotkania. I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że za tamtych czasów kobiety były bardzo mało znaczące, to staje się to jeszcze ciekawsze. Zapis z Dziejów Apostolskich brzmi: trwali jednomyślnie w modlitwie z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Czyli odczuwali, że dzięki Maryi ich modlitwa będzie bardziej kompletna, stabilna, że wspólnota wraz z Matką Bożą będzie bardziej radosna, że ona nada szczególny rys ich wszelkim działaniom. I my tak samo zapraszajmy Maryję, bo ona jest w stanie nam niesamowicie pomóc, sprawić, że nasza życiowa układanka, choćby by była chaotyczna, połamana, rozbita, zostanie na nowo poukładana i zyska harmonię i piękno. Zapis Dziejów Apostolskich brzmi: wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Czyli czuli, że bez niej ich wspólnota będzie jakaś taka niepełna, niekompletna, wręcz niekompetentna, że będzie jakiś smutek, a ona wprowadzi radość i harmonię do ich życia, do przeróżnych działań, których się podejmują. I tak samo my, postarajmy się zaprosić Maryję, ponieważ kiedy chcemy sami coś zrobić, to nie zawsze się to uda. A kiedy ona zobaczy piętrzące się w naszym życiu trudności, to jest w stanie pomóc, poprosić Wszechmogącego Boga, aby On poukładał różne porozbijane części naszej życiowej układanki. Księża salezjanie posługujące w Czerwińsku nad Wisłą wypracowali bardzo ciekawe cykliczne spotkania w formie nocnych czuwań dla młodzieży. Nazwali je Made by Heart. Nawiązuje to do maksymy ich duchowego ojca, świętego Jana Bosko, który powiedział: wychowanie to sprawa serca. Dlatego te spotkania są bardzo dobrze przygotowane i składa się na nie konferencja z ciekawym gościem, możliwość spowiedzi, wspólne uwielbienie przy dobrej muzyce, no i oczywiście msza święta. Kapitalnie wpisuje się to w wezwanie tego sanktuarium. Maryja jako pocieszycielka nie chce tylko zarzucać nas mądrymi treściami, ale chce również przemawiać do naszych serc. Dlatego powierzmy się jej nie zaraz, nie za 5 minut, tylko dzisiaj, konkretnie w tej sekundzie. Dajmy jej przemówić do naszego serca.